Proroctwo 83. Ja, Jahwe, mówię, przygotujcie się, koniec jest bliski. Mam ostrzeżenie dla wszystkich, którzy są zaproszeni na wieczerzę weselną baranka. Podczas wielkiego ucisku ten, który nadchodzi, którego powszechnie nazywa się Antychrystem, który jest prawdziwie synem szatana, synem zatracenia, przyjdzie używając i podrabiając to imię, które jest znane na całym świecie, we wszystkich rasach i językach. To imię, które chrześcijanie znają i miłują. Imię Jezus Chrystus. Uwaga! Znaki i cuda wciąż są dokonywane, a dusze przychodzone do zbawienia w imieniu Jezus Chrystus. Nie lękajcie się. Jednakże nie był to jeszcze czas końca, a wy byliście pociągnięci do odpowiedzialności tylko za to, czego was nauczono. Ja, Jahwe, uhonorowałem i namaściłem imię Jezus, chociaż mój syn Jehoszua miał nadane imię hebrajskie przez jego hebrajską matkę. Ja zaś jestem jego ojcem. Jego imię musi zawierać moje imię, Jah. Imię Jezus wymazało moje święte imię, imię ponad wszelkie imię. Moim imieniem jest Jahwe, a imię Jehoszua w tłumaczeniu stale przypomina w każdym języku, że Jah zbawia. Czyż nie jest waszym zwyczajem, aby przekazywać synowi nazwisko ojca? Dlaczego myślicie, że jest inaczej u waszego niebiańskiego ojca? To jest ciągłym przypomnieniem dla was, iż ja, Jahwe i mój syn Jehoszua jesteśmy jednością. To szatan i jego słudzy boją się imienia Jah, ale ja znam miłujące serca moich dzieci. Ja nawet przebaczyłem wam porzucenie mojego prawdziwego, szabatowego dnia odpoczynku, co jest wielokrotnym łamaniem czwartego przykazania, ale nie będę już więcej przebaczał. Teraz jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie. Jesteście odpowiedzialni za ostrzeganie innych. W hebrajskim imieniu Jehoszua i w moim imieniu Jahwe jest wyższe święte namaszczenie. Teraz nadszedł czas końca. Ostrzegam was, abyście pouczali innych prawdy, którą sami poznaliście. W naszych świętych hebrajskich imionach jest więcej namaszczenia. Używajcie ich, nie szukajcie już więcej wymówek. Podczas wielkiego ucisku musicie wzywać hebrajskiego imienia mego syna, imienia Jehoszua HaMashiach. Moje imię Jah, imię ponad wszelkie imię, zawarte jest w jego imieniu. Jeśli teraz się tego nie nauczycie, to w czasie wielkiego ucisku będziecie modlić się o wybawienie bądź uzdrowienie, używając imienia Jezus, a syn szatana właśnie tego imienia będzie używać, podszywając się pod Boga. Jak możecie oczekiwać uzdrowienia, wyzwolenia lub błogosławieństw, używając tego samego imienia, którym będzie się posługiwał syn Lucyfera? Będziecie wzywali syna szatana nieświadomie. Podczas wielkiego ucisku syn szatana będzie miał swój wydzielony dzień na oddawanie mu czci i dniem tym będzie niedziela. Kiedy niedzielne nabożeństwa staną się obowiązkowe i na całym świecie otrzymacie nakaz pójścia do najbliższego, lokalnego kościoła niedzielnego, strzeżcie się, nie idźcie. To jest pułapka syna szatana, gdyż każdy, kto będzie uczęszczał do kościoła niedzielnego w czasie wielkiego ucisku, przejdzie przez jego próg zahipnotyzowany, zniewolony duchami złudzenia, manipulacji umysłu, bałwochwalstwa, buntu, pośród wielu innych potężnych duchów demonicznych. Ostrzeżcie ich już teraz. Oni otrzymają znak bestii. Wejdą do kościoła profanacji, wybiorą oddawanie czci bestii i przyjmą jego fizyczne oraz duchowe znamię. Ostrzeżcie ludzi już teraz, póki wciąż jest jeszcze czas. To nie znaczy, że wszystkie kościoły niedzielne są już teraz złe, ale jesteście już tak blisko. Koniec nadchodzi. Musicie ostrzegać ludzi tam, gdzie duchowni tego nie czynią. Musicie nauczać prawdy o hebrajskich świętych imionach Ja, Jahwe i mego syna Jehoszua, jedynego Mesjasza, oraz o jedynej krwi przelanej za ludzkość na odpuszczenie grzechów. Jedyne prawdziwe uzdrowienia, znaki, dziwy, cuda i wskrzeszenia pochodzą z nieba. Wszystkie inne uzdrowienia i wybawienia są złudzeniem, a podczas wielkiego ucisku będą istnieć złudzenia wydające się prawdą, w rzeczywistości będące kłamstwami prosto z tronu szatana. Nauczcie się teraz i ostrzegajcie innych.
W czasie wielkiego ucisku tylko w imieniu Jahoszua, a nie w imieniu Jezus, będą miały miejsce autentyczne wyzwolenia, uzdrowienia oraz objawienia mocy zmartwychwstania. Ludzie, którzy teraz miłują Jezusa i służą Mu, będą się zastanawiać, dlaczego na ich modlitwy nie przychodzi odpowiedź. Ich wiara ucierpi i będą nawet za nią umierać, nie rozumiejąc, dlaczego wyzwolenie nie nadeszło w tym imieniu. Ostrzeż ich, aby już teraz przywykli do używania hebrajskich imion Jehoszua, Jahwe i Ruach HaKodesh. Szatan nie zechce podrabiać imienia Jehoszua z zawartym w nim moim imieniem Jah. Mam tajemnice, o których nie czas jeszcze mówić. Po prostu wiedzcie, że ja, Jahwe, nigdy nie pozostawię ani nie opuszczę nikogo, kto prawdziwie miłuje, czci i służy Jehoszua i mnie, Królowi Stworzenia. Nauczcie się mojego imienia, to jest Jahwe, ten wieczny. Jehoszua jest moim synem. Jehoszua HaMashiach jest waszym jedynym wybawicielem, jedynym imieniem i drogą powrotną do nieba. Proroctwo 84. Strzeżcie się złudzeń. Nie chodźcie na kompromis. Nie wierzcie w kłamstwa będące dziełem iluzji, ponieważ syn zatracenia, prawdziwy Judasz, wkrótce powróci, syn szatana. Nie chodźcie na kompromis. Nie wierzcie w kłamstwa będące dziełem złudzenia. Nie wierzcie kościołom Babilonu. Powróćcie do tego, czego nauczał pierwszy kościół. To, że Grecy nadali memu synowi imię, a Biblia króla Jakuba powtarzała wciąż imię Jezus Chrystus, nie oznacza, że jego imię zostało zmienione. Ono na zawsze pozostanie hebrajskim imieniem. Imieniem, które zawiera imię Ja, Jahwe. Imieniem, które jest przypomnieniem dla tej ziemi o cenie, jaką mój syn Jehoszua musiał zapłacić. Jego imię, które jest ponad wszelkie inne imię, pochodzi od Ja, Jahwe. Ono oznacza Jah zbawia. Nic się nie zmieniło. Fakt, że ja honorowałem imię Jezus Chrystus. Fakt, że ja namaściłem imię Jezus Chrystus. Zbawiałem w imieniu Jezus Chrystus. Wyzwalałem. Czyniłem znaki i cuda w imieniu Jezus Chrystus. Fakt, iż ciągle czynię to w imieniu Jezus Chrystus, nie oznacza, że nie macie znać jego prawdziwego hebrajskiego imienia. Zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności za wiedzę, którą posiadacie. Mimo, że ja pozwalałem wam cały ten czas, abyście zbierali się w niedzielę i nazywali ten dzień moim szabatem, to ja tylko na to pozwalałem. To nie była moja wola, ale zezwoliłem na to. W czasie wielkiego ucisku jednakże szatan pokaże wam jego sztukę imitacji i podrabiania. Gdyż mówię ponownie, nawet ci bardzo bogaci ewangeliści, którzy znają prawdę, zaprzedali ją, poszli na kompromis i poprowadzą was prosto w objęcia antymesjasza, syna szatana, i będą wam mówić: to jest Jezus Chrystus, to jest wasz Mesjasz, On przyszedł i teraz jest pokój na całej ziemi, nie musicie się więcej przejmować piekłem. Czemu tego nie widzicie? Oni nie chcą podrabiać mojego prawdziwego imienia Jah. Król Jakub za to zapłaci. Król Jakub już za to zapłacił, kiedy wyrzucił święte imię mojego syna z Biblii. Czytajcie, czytajcie, czytajcie. Studiujcie i okażcie się godnymi uznania. Nie zawsze istniał król Jakub. Czytajcie święte rękopisy. Czytajcie hebrajskie przekłady. Czytajcie, a zobaczycie, że nawet Aramejczycy znają jego imię. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie chcecie uwierzyć? Kościół chrześcijański będzie przechodził przez tak wiele cierpień, ponieważ odrzucił mesjańskich Żydów. A was, z synagog Żydów mesjańskich, ja również wskazuję moim palcem.
Wy, którzy pozbyliście się mojego imienia Jach, mówiąc Jeszua wystarczy, nie chcąc narazić się ortodoksyjnym Żydom, poszliście na kompromis. Wy, którzy nazywacie tę prorok używającą świętych imion, macie rację. To jest właśnie przyczyną, dla której namaściłem ją, a nie was. Wy, którzy śmiecie pisać moje imię BG. Co to jest? Co to ma oznaczać dla mnie? Zaprzeczacie samej mojej boskości, a potem dziwicie się, gdzie są te cuda z dawnych czasów. Proroctwo 89. Tajemnice Ruach HaKodesz. Czytacie przetłumaczone słowo, którym ośmielają się nazywać mojego syna Jehoszua synem człowieka. On nigdy nie był synem człowieka. On jest synem Jahwe, synem Jah. Kiedy widzisz to w przekładzie językowym Biblii, od jak dawna już ja powodowałam twój żal, nigdy nie odczuwałeś pokoju z tego powodu. Jednakże wyjaśniasz, iż wszystkie tłumaczenia tak podają. Nie było to uczynione moją ręką, lecz według planu szatana. Chociaż Jehoszua narodził się w ludzkiej postaci, chociaż cierpiał ból na krzyżu, on nigdy, nigdy, nigdy nie był synem człowieka. On jest synem Jah i nawet jego imię objawiło do światu. Jak myślisz, dlaczego szatan w tłumaczeniu próbował przejąć nad nim kontrolę i nadać mu imię człowieka? Ja musiałam na to pozwolić i w tym czasie, przed wielkim uciskiem, imię Jezus będzie trwać. Och, ale w czasie wielkiego ucisku, ci, którzy teraz są zbawieni i żyją świętym życiem przede mną, mają w sobie mojego ducha, tak samo jak oni, również i ty przyjęłaś zbawienie w imieniu Jezus i nadal wołałabyś do niego w tamtym imieniu. Nie zrozum mnie źle, jest moc, niebiańska moc stojąca za tym imieniem, ze względu na litość waszego Abba Jahwe, ale w czasie wielkiego ucisku tak wielu umrze, chociaż są oni teraz zbawieni. Tak wielu będzie się zastanawiać, dlaczego nie ma odpowiedzi na ich modlitwy. To nie dlatego, że my ich nie miłujemy. Nie mówię o tych, którzy pójdą do niedzielnych kościołów i przyjmą znamię. Ja mówię do tych, którzy będą wołali w imieniu Jezus, którzy wiedzą, że On był tym, który został ukrzyżowany i powstał ponownie na trzeci dzień po swojej śmierci, a teraz czeka na nich w niebie. Jednakże oni muszą zrozumieć, że podczas gdy teraz jest moc w tym imieniu, to w przyszłości będzie już ono pozbawione mocy. Nie znaczy to, że ci, którzy nieustannie trwają w świętości przede mną, nie powrócą do nieba, lecz to oznacza, że ja nie będę mogła im odpowiedzieć. Tak jak powiedziałam, to moje namaszczenie, niczym pocałunek posłany do Abba Jahwe, odpowiada na ich modlitwy, ale tego dnia nie będę mogła poprzeć wypowiadanych przez nich słów, gdyż będzie inny na obliczu tej ziemi, który powie: ja jestem Jezus. I chociaż ja wiem, o jakim Jezusie oni mówią i do kogo wołają, skoro to imię będzie wtedy jak przekleństwo, ich modlitwy nie dotrą do nieba, a oni będą się zastanawiać dlaczego. Dlatego właśnie ostrzegasz ich teraz. Tak wielkie jest znaczenie tego hebrajskiego imienia. Widzicie, szatan nie chce używać imienia Jah. Och, ja mam wielu wrogów, którzy ośmielają się prowadzić swoje misje używając imienia Jah, aby oszukać zarówno wilki, jak i owce. Ale syn szatana nie chce posłużyć się imieniem Jah. Chce on użyć imienia, które zna cały świat, imienia Jezus. Więc chociaż ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia Baranka, powrócą do nieba, będzie to oznaczać, że w czasie wielkiego ucisku będą musieli złożyć swoje życie. Jednakże przenigdy nie wejdą oni do kościoła niedzielnego. W przeciwnym razie ich imię zostanie wymazane. Również w tym czasie nie będzie zbawienia w imieniu Jezus, a tylko w imieniu Jehoszua. Niektórzy wymawiają Jahszua, ale imię Jah nie będzie pominięte, gdyż te namaszczone 144 tysiące nie będą nauczać imienia Jezus. Tak jest teraz, ale w tamtym czasie będzie inaczej. Daję wam ten przekaz, aby was ponownie ostrzec. Nie oznacza to, że wszyscy uczęszczający teraz do niedzielnych kościołów nie należą do mnie, czy też nie są wypełnieni moim duchem.
Jednakże znaczy to, iż w czasie wielkiego ucisku nie będzie to dozwolone, gdyż zaprzedaliby się przez to bestii. Czy rozumiecie? Dusze są teraz zbawiane w imieniu Jezus. Ja namaszczam w imieniu Jezus, uzdrawiam w imieniu Jezus, uwalniam w imieniu Jezus, ale potem tak nie będzie. Ostrzeż ich. Jak mogłabym im odpowiedzieć? Jak mój syn Jehoszua mógłby im odpowiedzieć, kiedy zawołają: Jezu, pomóż mi, a syn szatana będzie tam i powie: oto jestem. Oni powiedzą: Jezu, wybaw mnie, przebacz moje grzechy. A syn szatana odpowie: oto jestem. Czy nie dostrzegacie tego zagrożenia? Czy nie rozumiecie? Nie wiecie, jaki żal będę odczuwać, kiedy ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia Baranka, na tyle świadomi, by nie chodzić do niedzielnych kościołów, będą uciekać i kryć się oraz zostaną zmuszeni do oddania swojego życia, gdyż nie zechcą zawołać w imieniu Jehoszua. Będą oni trzymać się tego, czego zostali nauczeni, oraz wypowiadać imię Jezus, ale ich modlitwy nie dotrą do nieba, gdyż ja nie poślę ich swoim podmuchem niczym pocałunku, ponieważ szatan zawoła: oto jestem. To nie oznacza, że ich imiona są wymazane. To po prostu oznacza, że ja nie mogę uratować ich życia, nie mogę ich ukryć, nie mogę ich żywić, nie mogę ich oswobodzić. Oto dlaczego ja wzbudzam misje takie jak ta, które uczą o imieniu Jehoszua, o imieniu Jehoszua. To nie ma znaczenia. Tak wielu odmawia wypowiadania tego imienia w sposób, w jaki wam nie podałam. Jednakże imię Jah nie może być pominięte, gdyż samo imię Jehoszua oznacza Jah zbawia. Dałam ci ten sen o przybyciu latających spotków. Prawdziwie jest to armia szatana, ale będą oni mieli prawo do tych, którzy zawołają w niewłaściwym imieniu, ponieważ on będzie twierdził: oto jestem. Uważajcie więc, bo to już się rozpoczęło. Jest jeden, który powstał, ma zwolenników na całym świecie i nazywa siebie Jezusem Chrystusem, ale kluczem jest to, że on odrzuca wszystko, co święte. Strzeżcie się tego, który nadchodzi. Ten jest zwyczajnym człowiekiem, ale uważajcie na tego, który się zbliża, gdyż będzie tak, jakby powrócił Judasz. Będzie on naprawdę synem szatana, synem Lucyfera. Proroctwo 90. Jak jest na imię Duchowi Świętemu? To również obejmuje na razie imię Jezus Chrystus. Strzeżcie się jednak, ponieważ syn szatana w czasie wielkiego ucisku podszyje się pod imię Jezus Chrystus. Ja nie będę w stanie w tym czasie posłać waszych modlitw w imieniu Jezus, gdyż pomiot diabelski także będzie używał imienia Jezus Chrystus. Nauczajcie teraz świętych hebrajskich imion Jehoszua i Jahwe wszystkich, którzy mają duchowe uszy, po to, aby słyszeć, słuchać i być posłusznym. Teraz, dopóki nie jest za późno, nauczcie się i przywyknijcie do używania prawdziwego hebrajskiego imienia tego, którego większość nazywa Jezusem Chrystusem. Powiedzcie ludziom, aby nie czekali z tym do wielkiego ucisku, by uczyć się tego poprzez trudne doświadczenia. Wykrzykujcie to, aż oni usłyszą i ta wiadomość będzie rozbrzmiewała dookoła świata. W czasie wielkiego ucisku będzie miało miejsce wielkie zwiedzenie i w tym czasie Jahwe nie będzie mógł odpowiedzieć na modlitwy zanoszone w imieniu Jezus Chrystus. Wyłącznie w hebrajskim imieniu Jehoszua Mesjasza będzie moc uzdrawiania, wyzwalania i wskrzeszania, ponieważ ten, który jest nazywany synem szatana, użyje go i oszuka miliony, miliony, przez fałszywe znaki, dziwy i cuda, podszywając się jednocześnie wobec świata pod imię Jezus Chrystus. Nawet wybrani zostaną wprowadzeni w błąd, o ile będzie to możliwe. Miejcie się na baczności. Już teraz są źli ludzie z duchem Antychrysta i używają oni imienia Jezus Chrystus. Jednakże nienawidzą hebrajskiego imienia Jehoszua, gdyż jest ono ciągłym przypomnieniem, że Jah zbawia. Jehoszua jest wyłącznym Maszijach.
proroctwo 92. Bądźcie dobrej myśli, gdyż ja, Jehoszua HaMashiach, jestem jedynym dobrym pasterzem i ja przepędzam wilki. Niektórzy z czytających to upierają się, by nazywać mnie imieniem Jezus. Chociaż znacie moje prawdziwe hebrajskie imię, mówicie, że wolicie greckie imię Jezus. Ponownie powtarzam, nie zrozumcie mnie źle. Ciągle jeszcze jest na tym etapie historii moc przebaczenia, uzdrowienia, wyzwolenia i wskrzeszenia zmartwych, a znaki, dziwy i cuda są dokonywane w imieniu Jezus Chrystus. Ponieważ moje prawdziwe hebrajskie imię nie było powszechnie znane i ponieważ jesteście jeszcze przed wielkim uciskiem, zostaliście jednak ostrzeżeni. Nawet teraz pewien człowiek posługuje się imieniem Jezus Chrystus i ogłasza, że ma miliony zwolenników, ale jest sługą szatana. Ten bezbożny człowiek występuje jako Jesus Miranda. Właśnie dlatego, że używa on imienia Jezus, musicie sprawdzać, jakiego ma ducha. Imię Jezus jest fałszowane na całym świecie, a zwłaszcza w Ameryce Południowej. Ten człowiek, który przybrał imię Jesus Miranda, jest fałszywym prorokiem i stręczycielem Ewangelii dobrobytu. Sprzedał swoją duszę dawno temu i jest całkowicie opanowany przez szatana, zły pod każdym względem. Naucza, że nie ma czegoś takiego jak grzech, a piekło jest kłamstwem. Ogłasza się Bogiem i zaprzecza większości Biblii Świętej. Wszyscy, którzy przyjęli znak 666 w postaci tatuażu, ponieważ Jesus Miranda polecił im okazać w ten sposób lojalność wobec niego, odczuli przedsmak przekleństwa potępionych. Każdy, kto nazywa tego człowieka Bogiem lub wierzy, że jest on Jezusem Chrystusem, już został przejęty przez szatana i przyjął przekleństwo potępionych. Szatan drwi, aby pokazać, jak łatwo będzie w czasie wielkiego ucisku przywieść chrześcijan do kompromisu i odrzucenia prawdy, którą niegdyś przyjmowali. Szatan pokazuje, jak łatwo jest zadrwić z imienia Jezus Chrystus. Czy jeszcze nie widzicie, dlaczego w wielkim ucisku stanie się to ponownie i dlaczego ja, Jehoszua, nie odpowiem na żadne modlitwy w imieniu, które będzie używane przez syna szatana, nazywanego przez was antychrystem? Ludzie będą się modlić w imieniu Jezus. I podobnie jak ten nazywający się Jesus Miranda, jednorodzony syn szatana będzie zwodził ludzi fałszywymi znakami, dziwami i cudami oraz ogłosi się Bogiem i powie: oto jestem. W czasie wielkiego ucisku imię Jezus będzie ponownie użyte przez oszusta nazywanego antychrystem, który jest jednorodzonym synem szatana. W obecnym czasie historii ludzkości niektóre niedzielne kościoły ciągle są używane dla mojej chwały, ale w wielkim ucisku wszystkie niedzielne kościoły będą użyte dla chwały szatana. I wtedy będzie w tych kościołach znamię bestii. Otrzymaliście ostrzeżenie. Czy nie rozumiecie teraz, jak ważne jest, aby poznać to ostrzeżenie, nauczyć się oraz nabrać zwyczaju używania mojego hebrajskiego imienia, nadanego mi przez moją ziemską, hebrajską matkę, kiedy się narodziłem? Ja zawsze posyłam moich prawdziwych proroków z ostrzeżeniem, zanim nadejdzie sąd. Teraz nauczaj innych tych prawd, aby nie szli do niedzielnych kościołów w czasie wielkiego ucisku, ponieważ jeśli wstąpią do niedzielnych kościołów w czasie wielkiego ucisku, to otrzymają znak bestii. Ostateczny bunt będzie kosztował ludzi ich duszę. Smucę się, gdy widzę, że moje święte pismo jest cytowane tak jak w dawnych czasach. Faryzeusze i Saduceusze również tak ze mną postępowali, nie zdając sobie sprawy, że ja jestem tym słowem, które stało się ciałem. Proroctwo 102. Jehoszua mówi: to jest tylko kwestia czasu. Po usłyszeniu tego przekazu macie ostatnią szansę. Czy opamiętacie się i nawrócicie? I ci z was, którzy modlą się w imieniu, które jak mówicie jest jedyne i że jego imię to Jezus, nie Jezus. Ja nigdy nie powiedziałem, że w tym czasie nie ma mocy w tym imieniu. Poprzez te prorocze przekazy wielokrotnie mówiłem, że jest moc odpuszczenia, uzdrowienia i wyzwolenia w imieniu Jezus Chrystus.
ale to jest tylko kwestia czasu, gdyż kiedy wielki ucisk nadejdzie, ten człowiek zatracenia będzie tam stał. Judasz, który ponownie powrócił, on będzie drwił ze wszystkiego, co święte. On powie, że jest Jezusem Chrystusem. On będzie unikał imienia Jehoszua, gdyż imię Jah jest zawarte w tym imieniu. Co uczynicie wtedy? Gdyż oto, kiedy będziecie modlić się w imieniu Jezus Chrystus, On podniesie rękę i powie, oto jestem. Co uczynicie wtedy? Wy bowiem odmawiacie używania mego hebrajskiego imienia. Mówicie, jakiekolwiek imię będzie dobre. Następnie mówią do tych, którzy upierają się przy wymowie Jeszua. Ja powiedziałem to już wielokrotnie, że Jah jest w moim imieniu. Jahwe jest moim ojcem. Ja jestem jego jednorodzonym synem. Powiedziałem już wam. Nie zwracam na to uwagi, kiedy mówicie Jahwe czy Jahwe, ale nie posuwajcie się do skrajności, gdyż byle jakie imię nie będzie przyjęte.